Yo, witam was w kolejnym filmiku i jest to kolejny haul, bo ja nie powinnam w ogóle mieć dostępu do kasy, bo dostaję wypłatę i stwierdzam, ok, zasłużyłam na to, pójdę sobie na zakupy, kupuję dwie rzeczy, myślę, ok, spoko, dałam radę, nie wykupiłam całego sklepu, nie wydałam całej wypłaty i tak co parę dni sobie wchodzę na jakieś strony internetowe i chodzę do różnych sklepów i myślę, spoko, kupię sobie jeszcze jedną rzecz, a przecież zasługuję na to, matko, wow, super. Mija połowa miesiąca, ja już nie mam kasy i się zastanawiam, gdzie ona się podziała, no gdzie? Kręcę filmik, bo jestem chora i nie byłam dzisiaj w szkole, więc spoko, korzystam z czasu i kręcę, yo! I teraz tak patrzę na tą górę rzeczy, którą chcę wam pokazać i wszystko jest czarne. Wszystko, oprócz jednej koszulki. Zacznę od tych spódnic, spodenek z Zary, które chyba już ma pół świata. Większość ludzi, które widziałam, kupowała białe. Wiecie, ja mam te takie spódnice, spodenki z Topshopów kratę, ale stwierdziłam, że czarna, taka klasyczna, zwykła, że czarne, takie klasyczne mi się przydają, bo będą do wszystkiego pasować. Wydaje mi się, że kupiłam za duży rozmiar, chociaż je przymierzałam i wtedy nam nie pasowały, ale potem je chciałam ubrać gdzieś tam i stwierdziłam, ups, chyba są trochę za duże. Dalej kupiłam sobie taki czarny crop top. O matko, super. O co chodzi? Taki czarny crop top z takimi brzegami wyciętymi w takie falbanki. Nie wiem, czy widzicie takie fale. I ona strasznie fajnie leży i jest w serek. Ja lubię rzeczy w serek. Kupiłam sobie też crop top, taki czarny, też w Topshopie. Taki trochę scandalous, przedświtujący. Ale fajnie wygląda, bardzo. I lubię go nosić z rzeczami z wysokim stanem. Obwz. Dalej kupiłam jedyna biała rzecz, to jest ten taki t-shirt w serek, który wam pokazywałam w poprzednim haulu, tylko że kupiłam sobie czarny i szary wtedy i stwierdziłam, że muszę sobie dokupić biały, bo to są dosłownie najlepsze t-shirty, jakie kiedykolwiek miałam w życiu. Poza tym kupiłam sobie jeszcze taką koszulkę, zwykłą na ramionczkach, podkoszulkę w sumie, z ASOS, która bardzo ładnie leży i jak widać też jest w serek. No i teraz uwaga, bo to co wam teraz powiem, to jest część jednego pomysłu, czyli ta koszulka i dwie następne rzeczy planuję je założyć na koncert, uwaga, One Direction, na który jadę 30 maja i przyjeżdża do mnie Kasia i jedziemy do Manchesteru z moją mamą na koncert One Direction. Super, nie zdam egzaminów. I mam zamiar założyć sobie to i na to takie kimono, które sobie zamówiłam z Forever 21 i dzisiaj mi przyszło pocztą, dlatego stwierdziłam, że nakręcę ten filmik i wygląda tak z przodu, a z tyłu ma taki wielki haft. Strasznie mi się to podoba, bo jest strasznie duże, luźne i zwiewne i wiecie, jaki ja mam stosunek do takich ubrań. Chociaż moja mama mnie zdisowała strasznie, kiedy pokazałam jej to kimono na stronie Forever 21, bo powiedziała, haha, przyjdziesz na koncert, no nie pomyślam, że przyszłaś w piżamie, haha. No, super, dzięki mamo. I ostatnią rzeczą, którą sobie kupiłam, jeśli chodzi o ubrania, to są spodnie, które też założę do tego stroju i to są Joanie jeans z Topshopu. I Joanie to są chyba moje ulubione jeansy teraz. One są z wysokim stanem i strasznie super leżą. I jest super kolor. I mam jeszcze dwie pary butów i jedną mogę wam polecić z całego serca, a druga została chyba stworzona przez diabła. Pokażę wam może najpierw te super buty i one są z Topshopu i są dosłownie ziszczeniem moich marzeń, jeśli chodzi o buty, takie botki na obcasach, bo wyobraziłam sobie takie buty może, nie wiem, półtora roku temu i myślałam, że już nigdy sobie takich nie kupię, bo to jakiś wymysł mojej wyobraźni i nikt takich butów nie produkuje, a tu proszę, Topshop nigdy nie przestaje mnie zaskakiwać. One są takie, tutaj są z zamszu, a tutaj trochę ze skóry, mają złote dodatki i są bardzo, 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 bardzo wygodne i bardzo je lubię. I teraz uwaga, dzieło diabła.
Pewnie już widzieliście te buty wcześniej. Z tego co wiem, chyba podobne są w H&M, ale moje są z Top Shopu i dosłownie pocięły mi stopy. Pocięły mi tył stóp i to nawet nie jest śmieszne, ja nie przesadzam. Gdybyście zobaczyli moje stopy, to byście się załamali i płakali na podłodze, bo to, co się z nimi stało, to nawet nie myślałam, że kiedykolwiek może się stać. Dosłownie wyrwały mi połowę stopy. I tak musiałam kupić rozmiar większy, bo mój rozmiar był na mnie za mały. Czasami tak mam w Top Shopie, że rozmiarówka jest dziwna na niektórych butach i muszę kupić rozmiar większy, ale to wtedy nic się nie dzieje, bo one wtedy pasują na mnie tak, jakby to był mój rozmiar. I nie wiem, niestety chyba nigdy już tych butów nie założę i nie wiem, co mam z nimi zrobić, bo kosztowały 20 funtów. A reklamacji już nie przyjmą i nie wiem niestety, co z tym zrobić. Top Shop, jedyny zawód, jaki kiedykolwiek mi sprawiłeś w Top Shopie, to te buty. No, to by było na tyle. To koniec mojego haulu i no, może nakręcę outfit of the day na koncert One Direction. A teraz wracam, przebieram się z powrotem w piżamę. Zmywam makijaż i idę spać. Yeah. I no, do zobaczenia.